Symboliczna osoba. Panie premierze, do nas. Bardzo prosimy, żeby pan, tak, żeby pan premier teraz w kierunku mediów się skrócił. Tutaj, do nas. Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie prezesie, tutaj. Bardzo proszę. Nie jestem w stanie ręką. Świetnie, dziękujemy. Teraz proszę, proszę jeszcze tutaj, bardzo proszę. Panie prezesie, do nas. Panie prezesie, bardzo serdecznie prosimy o odsunięcie wystawy. Pomożemy troszkę. Panie pośle, bardzo proszę, wystawa w ramach festiwalu Warto być Polakiem. Bardzo proszę o symboliczne jej odsunięcie. Może tu z tej strony pociągnąć. Bardzo dziękujemy serdecznie. I bardzo chętnie przytakuję panu prezesowi. Zapraszam. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, to stosunkowo dziękuję. Jest tutaj najważniejsze. Dziękuję za to, że ta wystawa może tutaj być w szczególnym miejscu w Krakowie, ale nie tylko w Krakowie, ale na rynku krakowskim, niedaleko Kościoła Mariackiego. Dziękuję tym, którzy to zorganizowali. Dziękuję tym, którzy się na to zgodzili, w tym panu prezydentowi Krakowa. Dziękuję wszystkim. Mamy dzisiaj w Polsce wielką potrzebę, potrzebę prawdy. Potrzebę prawdy w różnych wymiarach, ale między innymi, bo dziś jest może szczególnie aktualne, potrzebę prawdy o tym wszystkim, co zdarzyło się 3 lata temu i potrzebę prawdy o tym wszystkim, co działo się w latach poprzednich. Bo tutaj prawda i kłamstwo walczą ze sobą w sposób może szczególnie widoczny, szczególnie spektakularny. Prawda o prezydencie, o moim świętej pamięci bracie Lechu Kaczyńskim jest częścią prawdy o Polsce, jest częścią prawdy o naszych szansach, o tym, jaka Polska mogłaby być. Jaka Polska mogłaby być, gdyby rządzono nią inaczej niż to jest dzisiaj, niż to miało miejsce przez wiele innych lat, po roku 89. Polska suwerenna, Polska godna, Polska wykorzystująca swoje możliwości. Polska, która działa w polityce zagranicznej i w polityce wewnętrznej, ale do prezydenta należy przede wszystkim polityka zagraniczna z planem, z pewnym pomysłem. Pomysłem, który z jednej strony nawiązuje do naszej historii, ale z drugiej strony jest wynikiem analizy tej sytuacji, która istnieje w Europie, w świecie dzisiaj. Taką politykę prowadził Lech Kaczyński i prowadzi ją, odnosząc sukcesy. Ta prawda jest dla wielu nie do zniesienia. Jest w związku z tym uchylana. Próbuje się doprowadzić do tego, by była w społeczeństwie zapoznana. Takie inicjatywy jak ta służą temu, by to się nie udało. Służą temu, by prawda była rozpowszechniana, by Polacy, polscy obywatele mieli możliwość zapoznania się z tym, jak to było naprawdę. I dlatego tego rodzaju inicjatywy, jak ta wystawa, są tak ważne i dlatego jest tak ważne, że dzisiaj otwieramy tą wystawę tutaj, w Krakowie, w środku Krakowa, w miejscu, które być może w całej polskiej historii jest najistotniejsze, najważniejsze. Sądzę, że Kraków na to zasłużył, zasłużył na to Lech Kaczyński, jego małżonka. Wszyscy żeśmy na to zasłużyli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu premierowi. Zapraszamy do zwiedzania wystawy. Bardzo proszę, panie premierze. Zbyłeś się przez morza,